trochę symboliczne, że w dniu dziecka otwieramy zmodernizowany oddział pediatrii w naszym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. To kolejny w takim okresie czasu oddział, który został zmodernizowany po SOR-ze, dzisiaj pediatria, a już czekam na to, co się będzie działo na oddziale wewnętrznym, bo tam są też ogromne potrzeby, są plany, zamierzenia, ale też powiedziałem dzisiaj przy otwarciu, tak marzy mi się dobrze, że z obecności wojewody, marszałka, prezydenta miasta, wszystkich osób, które mają wpływ na to, co się dzieje w służbie zdrowia, żeby ten nasz uniwersytecki projekt modernizacji całego szpitala, obliczony na około 240 milionów, znalazł się w tym projekcie zadań centralnych rządu i w latach 2021-2026 tutaj zainwestować duże pieniądze. Bo to jest taka potrzeba nie tylko szpitala, nie tylko uniwersytetu, ale przede wszystkim pacjentów naszego miasta i naszego województwa opolskiego. Dzisiaj jeszcze najmłodsi pacjenci trafią na ten oddział, będą mogli z niego korzystać. Przez kilka miesięcy przebudowaliśmy gruntownie oddział, wymieniliśmy wszystkie instalacje, wprowadziliśmy nowy sprzęt do oddziału, łącznie z pocztą pneumatyczną. Sale uzyskały łazienki, których nie było. Czyli dzisiaj komfort pobytu pacjenta i rodziców, bo trzeba pamiętać, że z małym pacjentem zawsze jest ktoś z rodziców. Dzisiaj mają naprawdę bardzo dobre warunki. Remont oddziału pozwoli nam się rozwinąć pod względem medycznym, pod względem specjalizacyjnym. Tutaj pani profesor Agata Hobot, która kieruje oddziałem, będzie mogła rozwijać oddział w zakresie gastroenterologii, w zakresie alergologii, kardiologii, ale również diabetologii. Te obszary będziemy dalej rozwijać, które pozwolą nam w przyszłości rozbudować naszą pediatrię o kolejne moduły, tak aby zabezpieczyć wszystkich pacjentów z naszego województwa, aby pacjenci nie musieli wyjeżdżać poza nasze województwo w poszukiwaniu pomocy medycznej. Chcielibyśmy, aby ta cała pomoc medyczna była realizowana w naszym oddziale w takich warunkach, jak w tej chwili prezentujemy. Chcemy, żeby ten szpital w Opolu, USK, był rzeczywiście szpitalem, który spełnia nie tylko funkcję leczniczą, ale był ważną placówką naukowo-badawczą. Bo taka jest też jego rola. O tym cały czas mówię, podkreślam, że przestać myśleć o szpitalu Mefitosa tylko w kategoriach zakładu opieki zdrowotnej, ale o klinice uniwersyteckiej i jej funkcji, roli, jaką ma pełnić i teraz, dzisiaj, jutro i w przyszłości. Czyli centrum naukowo-badawcze pod potrzeby mieszkańców, ale także przyszłych lekarzy, którzy za 2 lata opuszczą pierwsze roczniki kierunku lekarskiego naszego uniwersytetu.